Witam w kolejnym filmiku. Jeżeli obraz jest ujednolicony, przypominam, że jest opcja pełny ekran. Wszelkie namiary na mnie, jeżeli chodzi o Instagram, czy też maila, przeważnie wstawiam w opis bądź najczęściej nawet nie w opis, a w komentarz. Powiem tak, przychodzę z zapowiedzią, z pewnymi informacjami i być może uda mi się to jeszcze dzisiaj nagrać i wstawić, ale chyba bardziej prawdopodobna wersja jest taka, że po prostu tutaj napomknę o tym, żeby w razie czego móc mnie ścigać, żebym też sama pamiętała, a po prostu zrealizuję to już po prostu końcem czerwca najprawdopodobniej. Mianowicie, chciałabym nagrać... Powiedzmy, ustosunkowanie się do kwestii herba, czy tam herba, freska z serii Aqua Allegoria Gerlam. To jest zapach, który znam już wiele, 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 wiele lat. Jest to zapach dla mnie bardzo ważny, chociaż to tak naprawdę inne Aqua uważam za bardziej wyjątkowe i bardziej może też w niektórych przypadkach nieodżałowane, bo wycofane. I też nie uważam, żeby cała seria aqualegoria była zachowana w klimacie świeżym, i żeby każdy zapach był tak naprawdę trafiony, udany i naturalny, i niesyntetyczny. Podobnie też nie uważam, że herba freska ma wyczuwalną konwalię, czy skoszoną trawę, czy też jest idealnym wzorowaniem zapachu ogrodu. Tak naprawdę to, że autor miał na myśli taką wizję właśnie, że tak powiem, zamknąć ten swój ukochany ogród w flakonie, to nie znaczy, że Udało mu się to, natomiast zapach jest urokliwy, jest zielonkawo słodkawy, ma najbardziej wyczuwalną miętę. Ta mięta jest wydają takim troszeczkę słodkawym, niekoniecznie takim bardzo, bym powiedziała, ziołowym, naturalnym, ogrodowym. To jest osłodzącyś na zasadzie miętowej gumy do rzucia orbit. Już bardziej w takim klimacie miętowym, bardziej takim przestrzennym, bardziej takim troszeczkę w czym wytrawną, pozbawioną słodyczy jest niszowe etabli do rąż someone Like You" w bardzo, ale to bardzo podobnym klimacie jak herba freska, stąd też może być świetną propozycją, jeżeli ktoś herbę freskę uwielbia. Generalnie w tym filmiku, w którym będę chciała się odnieść, odnieść do tego wszystkiego, tak jak powiedziałam, wyczuwalne jest głównie mięta. konwalie są wyczuwalne, w niektórych w tej kompletnie według mnie nie jest wyczuwalna. Podobnie jak motyw skoszonej trawy. Zielonkawość owszem, natomiast koniczynkowość i taka botaniczność to bardziej bym powiedziała w Tokyo Bloom, chociaż bardzo ulotne. The Different Company. Jeżeli chodzi o skoszoną trawę, są też różne zapachy ze skoszoną trawą. Jeżeli chodzi o ogród, to na przykład zielonkawość Jardin du są zapachy, które po prostu bardziej, trafni i realniej, naturalniej i tak rzeczywiście, że tak powiem, to wszystko ukazuje. Natomiast szerzej opowiem o tym może w innym filmiku. Poza tym też daleka jestem od tego, żeby w ogóle tak się koncentrować na tych nutach, żeby tak się koncentrować na informacjach z fragrantiki, na wszystkich tych takich zestawieniach, uogólnieniach. Dlatego, że te informacje często się mają nijak do, do takiej prawdy rzeczywistej, naszej prawdy własnej, doświadczalnej, tego co zauważamy my, co się u nas pojawia. Także zapraszam serdecznie, w ogóle tak jak kiedyś wspominałam, ja jestem taka dosyć bliska stworzenia playlisty, a być może w ogóle serii, takiej właśnie odnośnie Aqua alegoria, ponieważ jest to seria dla mnie bardzo ważna i ogrom, ogrom, ogrom zapachów poznałam. I chciałabym o nich opowiedzieć właśnie a propos mojego doświadczenia perfumowego z tą z tą serią, nie na zasadzie czytania nut, bo to się według mnie mija stylem przeczytać nuty, e, czy sprawdzić e, rok powstania. To tak naprawdę może każdy, tu chodzi o to, żeby po prostu powiedzieć, co faktycznie realnie jest wyczuwalne, z czym to się może kojarzyć, do czego jest to podobne, czy jest to faktycznie unikatowe, czy już są podobne klimaty, e, jak parametry. Więc generalnie, jeżeli chodzi o kualegorie, one w większości przypadków niestety, ale parametrami nie grzeszą, chociaż są wyjątki. I powiem tak: jeżeli chodzi w ogóle o kwestie takich czterech zapaków, jak Herba Freska, Pampeluna, Rosa Magnifica i Lavond, to tak naprawdę. Nie trzy, nie trzy były jeszcze niedawno dostępne, bo Lawont i Rosa Magnimica są już naprawdę bardzo, to bardzo długo unikatami. Oczywiście, że mogą się gdzieś pojawiać, natomiast nie w jakiejś regularnej ofercie, tylko po prostu na zasadzie a wystawi perfumocholik, a wystawi jakiś sprzedawca od unikatów. Z takich faktycznie tych dawnych, które że tak powiem pozostały, to oczywiście z erba fecka, pampeluna i mandarynka z bazylią. Tak naprawdę. Większość po prostu przeminęła, co nie znaczy, że były to złe zapachy, bo tak naprawdę wiele wybitnych typu groselina, grosselin, czy czerwona porzeczka. Bardzo intrygujące, chociaż takie trochę problematyczne było tu tikiwi, na przykład nieudane z kolei była orange, czy orange magnifica i lemon freska. Jeżeli właśnie tutaj mówimy, tutaj można być, że słusznie wycofane. Już na przykład Limon Berde dużo lepsze się pojawiło z czasem, ale to już nie cytryna, a limonka. Jeżeli chodzi o róże, jest wiele z różą tak naprawdę Aqualegori, Różnie się tym wszystkim, że tak powiem, zajmują. Jeżeli chodzi o akwalegory, gdzie faktycznie jest wyczuwalna konwale, to Lilia Bella. Zdecydowanie mam ten zapach, jest to unikatowa kolegoria i tam jest wybitnie, mocno wyczuwalny ogródek konwaliowy, niesamowicie mokre konwalie. Także zresztą ostatnio właśnie jak nagrywałam filmik w ogrodzie botanicznym, jak byliśmy, wspominałam o mokrych kwiatach, tam zrobiłam dopisek, że właśnie Darek mi przypomniał, że właśnie konwalie, konwalie mokre. Bo dałam mu oczywiście zagadkę, cóż to za temat wymyśliłam właśnie w takiej scenerii, gdzie jest wilgo, gdzie jest właśnie ten taki powiedzmy wodospad i kwiaty, i że ten temat jest na K, więc właśnie chodziło, o celowanie tam było chodziło, że kwiaty, mokre kwiaty, kwiaty, kwiaty na K, natomiast on celował w coś już takiego konkretnego i rzucił hasło konwale, i faktycznie mokre konwale to jest motyw obecny w świecie zapachów. A w sumie się już do większości odniosłam. Natomiast zapraszam serdecznie na y, playlistę Aqualegoria. Postaram się wszystkie filmiki z wcześniej po prostu odszukać, wstawić w to jedno i może po prostu będzie nowy tytuł jako reaktywacja czy reaktywacja. Po prostu seria Aqualegoria, w no kolejne odcinki. Bo jak ktoś mnie uważnie ogląda, to wie, że Aqualegorie, chodzi o pampelunę i mandarynka z bazylią, to są Aqualegorie. Które, że tak powiem, bardzo się odcisnęły w moim perfumocholizmie. są takimi nie tylko one, bo jeszcze też Ferry, ferii Van Cleef and Arbus e, od Toilette, są takimi, e, takimi szpileczkami w pozytywnym sensie, które mnie tam właśnie e, ukierunkowały po prostu na taki już totalny, zakręcony perfumoholizm, taki już totalne, ale pozytywne i bardzo emocjonalne uzależnienie. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Hmm. Nie wiem, kiedy będą nowe filmiki. Prawdopodobnie wrócę do nagrywania już po, prostu po powrocie, czyli końcem czerwca. Natomiast yy, będzie, może coś się w międzyczasie pojawi z wyjazdu, albo jakieś takie coś tam na mierze wcześniej. Bo nie wszystkie z wcześniej chyba wstawiłam. Zresztą mnóstwo jest wcześniej, które są nieopisane, więc może w trakcie podróży coś tam opiszę. Nie wiem, zobaczymy. W każdym bądź razie yy, ta seria będzie myślę, że bardzo udaną serią w takim teraz okresie wesennoletnim. Już prawie letnim. Chociaż nie wszystkie Aqualegorie pasują na ten okres, bo mam gdzieś Excel które są cynamonowe, miałam kiedyś Aroma apaisant, apa jak dużo wymawiam, które były kompletnie nielekkie, także to nie jest tak, że każda akualegoria to jest jakiś taki hesperidowy czy takie odświeżający, cytrusowy, zielonkawy tak dalej klimat. Były zapachy też w stronę słodszą, stronę pudrową, także powiem tak, jeżeli chodzi o aktualne to już tak jest różnie. I mnie oczywiście zawsze intrygują, ciekawią, natomiast y, nie pokładam nich takich stuprocentowych nadziei. Y, wiem, że po prostu wiele już takich się troszeczkę pojawia zahaczających o syntetyczność. Na przykład y, była bardzo ciekawa y, herbata, y, taka kiedyś, y, taka osłodzona i tak. To było y, L'Oreal Reglis. Mam gdzieś jeszcze odlewkę tego zapachu, to jest unikat. Później Carle z Aqualegorium wprowadzili, że z, 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 wraz z tą serią wprowadzili te azurre, którego której to flakon miałam, już nie mam, dlatego, że to też była taka herbata właśnie na słodko, w klimatach tego zapachu wspomnianego e, właśnie reglis, natomiast e, gorzej, e, miał już taki motyw syntetyczny. Stąd też już po prostu y, nie chciałam y, mieć tego w kolekcji. Miałam grosel, Groselinę, po prostu przepiękne, zresztą moja mama też uwielbia ten zapach i poluje. Y, w podobnym klimacie mogę powiedzieć, że jest ode Italii e, Grand Żuła, tak jak że ktoś poszukuje właśnie następcy. Natomiast y, teraz z tych nowych akwalegorii pojawiła się z pomarańczą, pojawiała się granat z pożyczką. I tutaj były nadzieje, że to może będzie coś w stronę właśnie grosy. Natomiast y, już dostałam informacje zwrotne od dwóch osób, że. Trochę chyba nie do końca, e, jakby nie ma jakiejś takiej wyjątkowości, ale też e, na samym bardziej e, wyczuwalny jest jednak e, może granat. Także to tyle, co chciałam powiedzieć. Zapraszam serdecznie na serię, dawajcie znać, co z Aqualegorii znacie, lubicie, co, na co polujecie. Ja aktualnie, czy aktualnie jakąkolwiek Aqualegorię mam w postaci flakonu. Ogrom się ich przewinął, naprawdę taki ogrom. Jak zrobię taki filmik, takie zestawiające wszystkie Aqualegorie, tak pokrótce o każdej, to wspomnę, której akwolegorii ale miałam flakon, Dlatego, że po prostu tych flakonów z Aqualegorii przewinęło się przez moją kolekcję naprawdę multum. Wydaje mi się, że w tym momencie mam tylko i wyłącznie flakon Lilia Bella Unikat. mam różne odlewki, między innymi też mam odlewki. Odwicki Marlin, jeszcze raz bardzo dziękuję, która to zrobiła mi odlewkę Pampelunę oraz Ginger. W ogóle, taka propos moich ostatnich testów akwaregorii to właśnie testowałam owy Ginger oraz Flora Cherisia i chyba jeszcze Rosa Pop. Także niedługo się można spodziewać że niedługo, pewnie gdzieś za jakiś czas ale można się spodziewać Pojawienia się tej y, serii i podpięcia wcześniejszych filmików pod daną playlistę Aqualegoria.